O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o JVM-ie, ponieważ zakładam, że większość z nas jest programistami Javy. Z reguły piszemy w Javie, to gdzieś się uruchamia, ale trochę zauważyłem, że nie do końca jest świadomość ludzi, co się dzieje między tym napisaniem fora w Javie, a tym, że faktycznie jest jakiś coś się w GUI wyświetla dla użytkownika końcowego. Może teraz tą część komunikacji z restem do GUI-a sobie pominiemy, ale chciałbym, żebyśmy przeszli sobie przez taki cały cykl życia projektu Javowego, czyli od kodu źródłowego do wykonywanego kodu działającego na wirtualnej maszynie. Powiemy sobie, co się krok po kroku dzieje, co z tego jest dla nas istotne. Powiemy sobie też bardzo ogólnie o Java Memory Model i o zarządzaniu pamięcią, plus będzie trochę informacji dla osób, które chciałyby pogłębić. Wiedzę na koniec będzie, gdzie szukać i gdzie samemu można znaleźć informacje. Byście chcieli mail, Twitter i blog. Jeśli chodzi o mnie, to ja na co dzień pracuję w swojej własnej firmie, Codarte. Robimy taki produkt jak DevSkiller, super narzędzie do rekrutacji programistów, które pozwala wam więcej kodować niż rozmawiać z nieciekawymi ludźmi na rozmowach rekrutacyjnych. Do tego jestem trenerem w Butezę i organizuję konfiturę. Tyle o mnie, skrótowo. Na samym początku mam pytanie. Jak według Was można w najprostszy sposób opisać, czym jest wirtualna maszyna Javy? Taki najprostszy z najprostszych. No jak nie powiecie, to nie pójdziemy dalej. No. Jakiś interpreter na instrukcji taki. To jest taka już bardzo złożona definicja. A najprościej, co to jest? Czyli wiem. Jeszcze proszę. Okej, okay. Program, dokładnie. Kto powiedział program? Bardzo dobrze. To jest aplikacja, zwykła aplikacja, taka, jaką równie dobrze moglibyście napisać sami, gdybyście parę weekendów do tego przysiedli, nie? Natomiast my bardzo często, myśląc o wirtualnej maszynie, okładamy ją w taką magiczną otoczkę, że już nikt nie wie, co tam się dzieje. To jest po prostu taka magia, że nikt tego nie czai, nie? A koniec końców musicie pamiętać o tym, że to jest zwykła aplikacja. Tak samo jak Spring, Hibernate mają super możliwości, ale to są zwykłe frameworki, tak? Równie dobrze możecie sami sobie taki framework napisać. Może będzie miał trochę mniej możliwości niż Spring, ale będzie korzystał z tych samych mechanizmów, tak? Spring wykorzystuje kod Java. To wszystko, co można zrobić w Springu, można zrobić w Javie. Tak samo jest tutaj. To wszystko, co robi wirtualna maszyna Javy, to nie są jakieś technologie od kosmitów, którzy nam przysłali, powiedzieli, że tu są takie czarne pudełka, każdy musi włożyć to czarne pudełko do swojego komputera, wtedy będzie mu działać. To jest zwykła aplikacja napisana w bardzo dużej mierze po prostu w C++, okay? I pamiętajcie za każdym razem o tym. Czemu? Bo co takiego ma aplikacja? Każda. No, zżera zasoby, procesy. Zżera zasoby, ale wcześniej, żeby była aplikacja, to co musi być? Kod źródłowy musi być, dokładnie. I teraz wirtualna maszyna Java, wyobraźcie sobie, też ma kod źródłowy, nie? I ten kod źródłowy to jest coś, co możemy sobie ściągnąć, możemy poczytać i tak dalej, nie? Więc pamiętajcie o tym, to jest taka pierwsze odarcie tego z tajemnic. To nie jest jakieś nie wiadomo co, zwykła aplikacja napisana w dużej mierze w C++, kod źródłowy dostępny, można sobie zajrzeć, przeklikać, przedebagować, tak samo jak debagujemy pętlę main w Javie, można debagować wirtualną maszynę Javy, można ją sobie samemu zbudować. To jest zwykła, prosta aplikacja, okay? Może nie do końca taka prosta, ale o tym, czy jest prosta, czy nie, to sobie w tej chwili porozmawiamy. Taki cykl życia aplikacji Javowej można w bardzo uproszczony sposób opisać takimi trzema krokami, tak? Pierwszy to jest, oczywiście zawsze na początku mamy kod źródłowy, nie? Ten kod źródłowy musimy jakoś kompilować. Java kompiluje go takiej formy pośredniej, czyli nie od razu do kodu maszynowego jak C++, tylko takiej formy pośredniej nazywanej bytecode'em, nie? Bytecode później jest wczytywany przez class loader i interpretowany, nie? A jeżeli coś jest interpretowane i się okazuje, że chcemy, żeby działało szybciej, to jest wtedy przejeżdżane przez taki walec nazywany Just-in-Time Compiler, czyli JIT-em, i to nam daje taki zoptymalizowany już natywny kod, nie? I taki w bardzo dużym skrócie, z bardzo wysokiego poziomu, cykl życia aplikacji Javowej można właśnie podzielić na takie trzy etapy, tak? Czyli na etap kompilacji, interpretacji i optymalizacji. Okay? I o tym pamiętajcie, że zawsze te trzy etapy są. Jak się teraz na to patrzy, to w sumie
banalna sprawa, ten JVM, no trochę więcej się zacznie, jak zaczniemy każdy z poszczególnych tych etapów analizować. Nie? Kod źródłowy, jaki jest, każdy widzi i wie. Tak? Czym jest kod źródłowy tak naprawdę? Jakimś zapisem takim formalnym, tak? Tego, co chcemy, żeby nasza aplikacja robiła. Na JVM-ie ten kod źródłowy to jaki może być? Java? Tylko? Dowolny język, który później może być skompilowany. Dowolny język, który może być skompilowany do bytecode, nie? Czyli wirtualna maszyna Java, ok, ale tak samo to może być wirtualna maszyna Groovy'ego, wirtualna maszyna Scala i tak dalej, tak? Wszystkiego, co jest w stanie skompilować się do języka bajtowego Java, wszystko to możemy odpalać na maszynie wirtualnej. Jaki element będzie różny w tym procesie dla Java, Scali, Groovy'ego, Gosu, jakichś innych wynalazków? Kompilator, tak? Czyli zakładamy, że tak naprawdę to, że mamy Scalę, Java i tak dalej, to się dzieje przed kompilatorem, dalej mamy bytecode, nie? W związku z czym, czy są rzeczy, które są w Scali, a nie da się ich zrobić w Javie? Mogą być w języku, nie? Natomiast koniec końców to wszystko, co mamy dostępne w Scali, musi i tak wykorzystywać bytecode. Zgadza się? Nie może tak, nie mamy osobnej wirtualnej maszyny dla Scali. Więc jeżeli Scala jest w stanie coś zrobić, to znaczy, że Java też byłaby w stanie to zrobić, tylko co najwyżej kompilator na to nie pozwala. W tej chwili nie pozwala na to API, JDK i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Natomiast ważne jest to, że ten kod źródłowy to jest tylko jeden ze sposobów formalnego zapisu tego, co aplikacja ma robić. Nieważne, jakiego języka użyjemy, koniec końców wszystko i tak musi znaleźć się w postaci kodu bajtowego. No i teraz, czym jest kompilator Java? Nie? Tak naprawdę jest to znowu program, znowu ma kod źródłowy, który pozwala nam skonwertować, czyli zamienić ten kod źródłowy, kod Java w tym przypadku, bo mamy Java C, na kod bajtowy, tak? Czyli na ten tak zwany bytecode, zaraz sobie powiemy o tym, co to jest ten bytecode. Nie? I czy kompilator robi coś poza tą konwersją? No robi, dlatego że przy okazji, ponieważ robi tą konwersję, to może pewne rzeczy sprawdzić, tak? Czyli na przykład w Javie mamy sprawdzanie typów, tak? Jest statycznie typowane, więc sprawdzamy, ok, czy jeżeli ta metoda tutaj przyjmuje stringa, to w miejscu, w którym wołam tą metodę, jest string, czy nie ma stringa, nie? Takie rzeczy może zrobić od razu kompilator, zgadza się? Kompilator też może wygenerować część kodu. Nie? Dlatego, że jeżeli mamy pewne mechanizmy, takie jak na przykład switche na stringach. Wiecie, jak działa switch na stringu w Javie? Kto wie? Na hashcode. Na hashcode, nie? Nie ma w JVM-ie czegoś takiego jak switch na stringu. W związku z czym Java bierze hashcode tego stringa, który jest, bierze hashcode każdego klucza, robi switcha na integerach, a potem equalsem sprawdza, czy to na pewno jest to. Nie? No i teraz w jaki sposób nasz piękny switch na stringu ma się zamienić na coś takiego? To robi kompilator. Nie? Czy takie opcje jak method reference, tak? Czy lambdy? Czy mamy wsparcie w wirtualnej maszynie Java dla lambd na przykład? No nie ma, tak? Więc skąd wziąć te lambdy, tak? W Javie są już teraz, w Scali i w Groovy było od dawna, w związku z czym można się domyślić, że to nie jest wsparcie, które było dostępne w JVM, nie? Więc to jest znowu coś, co wykonuje za nas kompilator. Czyli to nie jest takie proste tłumaczenie, tylko to jest tłumaczenie dodatkowo ze sprawdzeniem, z dogenerowaniem części kodu. Nie? To, co jeszcze może zrobić kompilator, to są bardzo proste optymalizacje. Tych optymalizacji, które robi kompilator Java, jest bardzo mało. Jeżeli ktoś z was pracuje na przykład z C++, tam praktycznie wszystkie optymalizacje, jakie są możliwe do wykonania, są wykonywane właśnie przez kompilator, no bo później już nie bardzo jest możliwość. Nie? W Javie kompilator robi bardzo proste optymalizacje. Typu na przykład, jeżeli macie gdzieś sklejanie stringów plusikami, tak? No to kompilator pierwsze, co zrobi, jak zobaczy, to powie, o nie, plusy są, to jest w ogóle amatorka, zamienimy to na string buildera. Nie? Jest oczywiście takie bardzo naiwne zamienianie, bo jeżeli macie sklejanie czegoś w pętli, to on w każdej iteracji pętli będzie tworzył tego string buildera, nie wyczai, że można to zrobić wyżej, tak? No ale w jakiś prosty sposób jest sobie w stanie z tym poradzić, nie? Czyli zamiast plus, zrobić string builder, append, nie? Czyli takie bardzo, że tak powiem,
uproszczone optymalizacje jest w stanie zrobić kompilator, tak? Czyli po pierwsze bierze ten kod źródłowy, który napisaliśmy, zamienia go na kod bajtowy, wykonując przy okazji trochę sprawdzeń, trochę optymalizacji i próbuje też pozbyć się tej ułomności i ubóstwa JVM-a, tak? Poprzez właśnie tworzenie różnych rzeczy. JVM nie wspiera lamp, nie ma problemu, kompilator tak zrobi, żeby JVM wspierał lamp i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. OK? Macie jakieś pytania do tego? Nie ma. OK. Więc co to jest ten bytecode? Bytecode to jest, o bytecodzie się mówi bardzo dużo. Często wszędzie słyszymy bytecode, manipulacja bytecodem i cygili tutaj, AspectJ i tak dalej, ale nie do końca wiemy, co to jest ten bytecode, nie? Więc bytecode tak naprawdę to jest kod bajtowy, jak nazwa wskazuje, nie? Czyli to jest kod, z którego każda operacja, jaka jest w tym kodzie, ma długość 1 bajta, nie? Ile 1 bajt daje nam kombinacji? 256 różnych teoretycznie operacji można byłoby zaimplementować w JVM-ie, tak? Korzystając z tego kodu bajtowego. Czy ktoś z Was zdaje sobie sprawę, ile w tej chwili JVM wykorzystuje? 203 są wykorzystywane, cała reszta jest luźna. Jakbyście sobie popatrzyli przez ostatnie x lat, ile tego dodają, to nie idzie im to za szybko, nie? W sensie bardzo asekuracyjnie podchodzą do tematu tego kodu bajtowego, bo boją się, że im zabraknie tego, no ale koniec końców właśnie switcha na stringu nie ma, więc robimy go sobie tutaj takimi hashcodami. Czemu? Żeby nie dodać takiej operacji do bytecode, nie? No i jak teraz wygląda ten bytecode? No tych operacji, jak sobie powiedzieliśmy, jest 200 z hakiem, każda ma 1 bajt, nie? No i teraz wiemy, ile, jaki, że tak powiem, kod odpowiada każdej z tych operacji, nie? Czyli mamy operacje, oczywiście one są bardzo, bardzo różnego rodzaju, tak? Są operacje odczytu, zapisu, porównania, zwrotu, wywołania funkcji i tak dalej, ale pokrótce jak to wygląda. Jakbyście zobaczyli, jak wygląda wasz kod bajtowy waszego programu, to jest kod bajtowy jakiegoś przykładowego programu, to możemy sobie na podstawie tego, co tutaj jest, zanalizować, co de facto Java chce na etapie tego bytecodu zrobić z tym, co my wyprodukowaliśmy. Nie? No i teraz tutaj znowu, jak wiemy, część rzeczy kompilator jest w stanie sobie zmienić, więc można zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda na przykład nasza lambda, co tam się dzieje, jak wygląda na przykład referencja do metody, jak wygląda, nie wiem, jakiś if, jak wygląda switch i tak dalej. Tak, to wszystko widzimy w bytecodzie. Więc takim pierwszym krokiem analizy tego, co robi nasz program, który napisaliśmy, jak on się zachowa pod spodem, to jest właśnie użycie podglądu bytecodu. Kto ma pomysł, jak podejrzeć taki bytecode? Java.c? Można użyć Java.p, można użyć w IDE jakiejś tam opcji do pokazania bytecodu. Można też to zrobić w sposób całkowicie hakerski, czyli po prostu podejrzeć, jak wygląda, tak, cut, czy tam na pliku test class i zobaczymy też, co tam jest, nie? I teraz zobaczcie, że to wszystko się na siebie przekłada. Czyli tutaj widzę, że mam instrukcję iload 1, iconst 1, tak? Porównanie później jest iconst 1, iReturn, allowed i tak dalej, invoke virtual, imul, iReturn i tak dalej. Wiem, że każdy z nich ma jakiś kod, tak? Iload 1 to jest 1b, iconst 1 to jest 0,4, if compare not equal to jest a0, iconst 1 to jest znowu 0,4 i tak dalej. Jakbyście sobie popatrzyli na ten kod pliku class, który mamy, to okaże się, że on zawiera coś tam, a później jest faktycznie cała krok po kroku zapisane ciało naszej metody, tak? 1b, 0,4, a0, potem mamy jakiś adres, to o tym sobie na razie nie będziemy mówić, tak? 0005, później mamy znowu 0,4, ac, 2a, 1b, 0,4, 64 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest wszystko zapisane w pliku class, więc znowu nie ma magii, tak? To, co napisaliśmy, te wszystkie ify i kod, który wytworzyliśmy, musi znaleźć się w pliku class. Słucham? Tam jest, jak jest ten if, to tam jest 7, a na dole jest 5 po a0. To jest adres tak naprawdę do tablicy stałych, czyli mamy w każdej klasie.
Miałem problem trochę, jak przygotowałem tą prezentację, bo ją można zrobić albo w godzinę z hakiem, albo w 10 godzin. Wybrałem tą wersję godzinną. Pewnie jesteście wdzięczni. Każda klasa ma coś takiego jak constant pool, nie? Czyli jeżeli mamy jakiś literał w klasie, to on ląduje w takiej specjalnej tablicy constant pool. I tak naprawdę tutaj jest referencja do konkretnego elementu tej tablicy, z tym, że tutaj mamy adres, nie? Więc to tak w dużym skrócie tak to wygląda. To jest taki bardzo goły format tego bytecodu. Często można sobie go wygenerować w takiej wersji bardziej zjadliwej, typu dodać tam numery linii i tak dalej, nie? To jest takie bardziej może przejrzyste czasem. Natomiast to właśnie i analiza tego, co to robi, pozwala nam w dużej mierze właśnie zrozumieć, co takiego wewnętrznie faktycznie dzieje się wewnątrz naszej aplikacji. Ten bytecode oczywiście też możemy modyfikować, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja teraz wziął ten plik.class i zamienił tutaj 0,4 na coś innego, tak? Mogę? Zaraz sobie o tym powiemy, nie? Natomiast mogę tak zrobić? Mogę, tak? W związku z czym, czy pliki class to jest coś, czemu możemy ufać? Nie bardzo. I na to sobie na razie musimy zapamiętać, zaraz sobie podejdziemy do tego dalej, tak? W plikach class mamy całą zapisaną informację, taką jak na przykład metainformację, tego jaka jest wersja Java, z jaką była kompilowana dana klasa, jaka jest wersja formatu tej klasy, tak? Mamy całą informację dotyczącą typu tej klasy, tak? Czy to jest public, czy private, tak? Mam pytanie, jak się ma Java version do tego, że to niekoniecznie jest Java, tak? Bo tu jest wersja Java, do jakiej było to kompilowane. A Java to jest jeden z języków, który... Tak, z tym, że jak masz Groovy'ego i tak dalej, zawsze musisz sobie podać tak naprawdę wersję, ten target source, nie? Taka wersja JVM. Tak, de facto to jest to, nie? Tak. Co by się stało, gdybym wziął plik class, bo to jest na początku ten Java version i zmienił po prostu ten numerek, odpaliłbym się to na starszym, czy niekoniecznie? Może się odpalić, może się nie odpalić, nie? To zaraz sobie będziemy mówić o tym, jak działa class loader, bo to tam się dzieje ta cała magia, nie? Natomiast tutaj mamy wszystko. Tutaj mamy informację, czy to jest klasa private, public, czy protected. Tutaj mamy informację, jaka jest jej nazwa. Tutaj mamy informację o tym, jakiej klasy dziedziczy, jakie interfejsy implementuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Co się dzieje z klasami wewnętrznymi? Jeżeli mam klasę i w niej mam jeszcze jedną klasę. Kolejny plik jest dokładnie z dolarem i będę ją dalej, nie? Więc tutaj to, co mam, no to mam tak naprawdę dotyczące tej klasy głównej, klasy wewnętrzne, interfejsy wewnętrzne, wszystko będzie w innych plikach, nie? Czyli mam całe takie meta informacje, tak? Mam dodatkowo całą zawartość tego, tak? No bo jeżeli klasa ma pola, no to te pola też muszą się gdzieś znaleźć, typ tych pól, że tak powiem, tryb dostępu do tych pól, metody, tak, sygnatury, ciała tych metod muszą się gdzieś znaleźć, to wszystko znajduje się pliku klas. Nie? No i teraz jak widzicie, teoretycznie nie podoba mi się coś z jakąś klasą, na przykład ze stringiem, bo wcale nie chcę, żeby był final, chcę po nim dziedziczyć, no to biorę co? String class i wywalam flagę final. Można? No teoretycznie można, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym coś takiego zrobił. Kolega napisał klasę, która mi się nie podoba, to sobie w bytecodzie pozmieniam, zrobię tak, żeby działała tak, jak ja chcę, czyli tego ifa wywalam, bo on jest mi już niepotrzebny. Nie? Można, tak? Natomiast w dalszym ciągu JVM musi nas zapewnić, że jeżeli dodajemy jakiegoś jara do Mavena, wciągamy sobie zależność zewnętrzną naszego projektu, to że ta zależność nam nie zepsuje naszej aplikacji, tak? Że nie zacznie robić czegoś, czego bardzo nie chcemy, żeby robiła. Nie? W związku z czym mamy mechanizm class loaderów. Nie? Tak jak sobie na początku powiedzieliśmy, jest kod źródłowy, potem jest Java C, potem jest bytecode. To był ten pierwszy etap. Tak, dojścia do tego kodu bajtowego. To sobie omówiliśmy. Kolejny etap to jest sytuacja, gdzie mamy class loader. Od class loaderu idziemy dalej. Nie? Co robi class loader? Jak nazwa wskazuje, wczytuje klasę, tak? Ładuje klasę. Robi to dynamicznie, czyli w momencie, kiedy nasza wirtualna maszyna mówi, potrzebuje takiej klasy, to class loader mówi moment. Tak? Szuka, albo znajduje, albo nie znajduje. Kolejną ważną rzeczą jest to, że w Java nie mamy jednego class loadera, tylko mamy całe hierarchię tych class loaderów. Nie? Na końcu jest ten class loader systemowy, bootstrap i tak dalej. Teraz jak działa class loader? Najpierw pyta się,
czy masz klasę? No nie mam, tak? Ale może mój tata ma. A to masz klasę? Nie, nie mam, tak? No i tak dalej szuka, jeżeli tej klasy nie ma, to trzeba tą klasę załadować, trzeba tą klasę wczytać. Nie? Czy sytuacja, w której właśnie te class loadery mają hierarchię, jest dla nas ważna, czy jest w zasadzie przeźroczysta? No, czasami ważna, bo można sobie coś nadpisać i może być brędza. Teoretycznie nie powinniśmy nadpisać, dlatego że zawsze pytamy class loadera nadrzędnego, czy ma, nie? Tak? Tak mówi teoria, a praktyka mówi, że można, nie? Standardowy problem, jaki się zdarza, na przykład jak używacie JBossa. JBoss bardzo często ma sporo problemów tak naprawdę z class loaderami. Tam, jeżeli macie tutaj vara, wszystko wpięte w jednego ara, tu jeden class loader, tu drugi, JB ma jeszcze jeden i tak dalej. I później się okazuje, że macie gdzieś tak naprawdę, wchodzi jakaś klasa, macie instance of, a tutaj wali wam false. Mówicie, jak user może nie być klasy user, nie? To jak może nie być? Ano bardzo prosto, bo był wczytany przez dwa różne class loadery, nie? Klasa jedna tu, obiekt tu, klasy nie zgadzają się, są różne, nie? W związku z czym niby coś, co powinno być dla nas całkowicie przeźroczyste, a takich sytuacji, gdzie właśnie instance of coś nie daje, albo dostaje class cast nagle, mówię, jak class cast, jak tutaj wchodzi user, czy tam wchodzi jakiś tam DTO i on mówi, że to nie to DTO, jak musi wejść. Mhm. Ja mam pytanie, bo ja jestem w ogóle z Java tak bardzo początkujący. Mhm. Powiedziałeś, że ta sama klasa, jeśli jest wyczytana przez dwa różne class loadery, może być uznana za różną. Mhm. Nie ma jakiejś checksumy, która sprawia, że... Nie. Nie ma czegoś takiego jak checksuma. Ta sama klasa wczytana dwa razy będzie różnym obiektem. Tak. Tak. Dokładnie. I w tym momencie te klasy nie da się porównać. I zdarzają się właśnie, zwłaszcza na JBossach, problemy takie, że masz dwie aplikacje na przykład deployowane, jedna wyciągnęła coś z bazy danych, druga chce tego użyć class cast exception. Tak? Nie da się zrzutować klasy, bo typy się nie zgadzają. Patrzysz, no typy się zgadzają, tak? Ale różne class loadery. Serializacja w takim razie też jest zapisana jakoś. Wiesz co, ja bardzo mało używałem tej serializacji javowej, więc ciężko mi powiedzieć. Tam głównie problemy wynikały z tego, że były wersje jednak niezgodne jarów, bo tam powinno sobie z tym poradzić tak naprawdę. Bo on w momencie, kiedy... Tak, tam albo możesz mieć dodaną z palca wersję, nie? Do klasy. Natomiast w przypadku serializacji masz nazwę klasy, a nie instancję klasy zapisaną. Po wczytaniu już może być problem. Instancje, rozumiem, też tak, bo kontent tej klasy. Tak. Natomiast tam, tak jakby nośnikiem informacji w serializacji jest, z jakiej klasy powstały, tam jest pełna kwalifikowana nazwa klasy, tak? Czyli pakiet i klasa. Czyli tam nie ma informacji w class loaderze. Tak, nie ma. Nie. W serializowanych tych nie ma. Class loader to jest coś, co żyje. W sensie class loader, jeżeli wczytuje klasy, zaraz wam pokażę, jak to działa. On tworzy z niej obiekt, tak? Jest obiekt klasy, więc my mówimy, że problemy są na poziomie obiektów klas, a nie na poziomie klas. Jasne? W miarę. Dobra, więc pamiętajcie o tym, że class loadery mają hierarchię i że właśnie mogą się zdarzyć problemy takie bardzo dziwne, tak? Typu jak user może być class cast z user, nie? I dostajecie tam informację, że user cannot be cast to user, nie? No kurde. Co chodzi, tak? Chodzi właśnie o instancję klas. Teraz class loader jest w Javie bardzo złożonym mechanizmem. Nie? On ma tak naprawdę to, co robi, no to ma wczytać plik klas, tak? I spowodować, żeby z niego powstała realny obiekt klasy, który funkcjonuje w moim JVM, z którego mogę tworzyć obiekty i tak dalej. I teraz są trzy takie kroki główne, które musi wykonać class loader do tego, żeby wczytać plik class i wypluć działający obiekt. Pierwszy krok to jest tak zwany loading, czyli wczytanie pliku, tak? Muszę znaleźć plik, jeżeli znajdę plik, czytam sobie ten plik, tak, byte po bajcie, odczytałem, zakończyłem tą fazę loading. Dalej następuje faza linking, czyli taka faza łączenia, która składa się z takich trzech kroków, trzech etapów.
Pierwszy etap to jest etap weryfikacji, tak? Czyli to, co mówiliśmy, że nie ufamy zupełnie plikom klas, można tam zrobić bardzo dużo brzydkich rzeczy, w związku z czym musimy sprawdzić teraz, po wczytaniu tego pliku klas, czy on jest zgodny, tak? Jeżeli odwołuje się do jakichś innych rzeczy, czy to wszystko jest zgodne, tak? Czy nie próbujemy dziedziczyć po stringu, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli następuje cała weryfikacja bytecodu, czy ten bytecode nie został przez kogoś zmieniony do takiej postaci, że teraz jest niezgodny, nie? Takich sytuacji może być bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, że na przykład macie jakąś klasę, która jest wygenerowanym proxy, nie? Mogę wygenerować proxy, tak, że to będzie bytecode? No mogę, tak? Wszystko mogę zrobić, co ma bytecode, nie? W związku z czym mógłbym na przykład stworzyć proxy klasy, która jest klasą finalną, nie? Ale to jest niepoprawna sytuacja, bo nie mogę dziedziczyć na przykład po klasie finalnej, tak jak cglib robi proxy przez dziedziczenie. Nie wolno mi dziedziczyć po klasie finalnej, nie? Więc wygenerowałem klasę, bo napisałem swój super tool do po prostu robienia proxy wszystkiego, ale JVM mi powie hola hola, ta klasa jest fajna, ale nie wolno ci po niej dziedziczyć, w związku z czym nie wczyta mojej klasy, tak? Nie da się, będzie verification error na tym etapie. Więc jest problem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak dwa lata temu goście z Oracle poprawili błąd w Javie dotyczący kolejności operacji w konstruktorze. Wiemy, że jak jest konstruktor i ten konstruktor jest w klasie, która dziedziczy po jakiejś klasie, to jaka musi być pierwsza operacja tego konstruktora? Zawsze. Super, nie? W Javie to nigdy nie było sprawdzane. Włączyli to sprawdzanie tam w wersji, nie wiem, 8.04, po czym się okazało, że kupa bibliotek z cglibem na czele no nie do końca zachowywała to super i potrafiła najpierw zrobić coś innego, a potem dopiero zawołać super, nie? W związku z czym po prostu cały świat przestał działać. Czekaliśmy na fix, a tymczasem był hint, jak sobie z tym szybko poradzić. Polegało to właśnie na wyłączeniu weryfikacji bytecode, więc to można sobie zrobić tam x no verify, czy verify no, już nie pamiętam, i można wyłączyć tą weryfikację, natomiast normalnie ona jest. I ona właśnie służy do tego, żeby upewnić się, że ten plik klas, który jest czytany, jego bytecode jest poprawny, jest zgodny ze wszystkim, co mamy w aplikacji, nie spowoduje nam jakichś problemów. OK. Wczytaliśmy plik klas, potwierdziliśmy, że jest OK, tak? Kolejne pytanie. No bo to super na początku jest specyficzne do Java. Mhm. W skali pewnie jest to jakoś... Kompilator to musi robić, bo w tej chwili już to jest wymuszane. Tak. Tak, tak, tak. To jest wymóg JVM. Okay. Drugie jeszcze pytanie tutaj, czy ta weryfikacja sprawdza jakby syntaksę i semantykę bytecode'u, czy jeszcze na przykład robi coś takiego jak sprawdzenie, czy ten bytecode został zmieniony, być może on cały czas jest poprawny? Nie sprawdza, czy jest zmieniony. Możesz go całkowicie zmienić, nie ma czegoś takiego jak suma kontrolna, czy coś takiego. Możesz orać. Chcesz zmieniać, to zmieniaj. Nie? Czyli tego nie sprawdzamy. OK. Wczytaliśmy, zweryfikowaliśmy. No, musimy coś z tym zrobić, z tą informacją. Nie? Więc następuje faza tak zwana preparing, która alokuje pamięć do tego, żeby utworzyć obiekt tej klasy. Tak? Czyli alokuje wszystko, co w tej klasie siedzi. Czy jakaś tam tablica tych literałów, która jest, sygnatury metod, tak, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi się znaleźć, to wszystko jest inicjowane w tym momencie, po którym następuje jeszcze faza resolving, nie? Czyli mamy klasę, która dziedziczy po jakiejś innej klasie, tak, jest jakaś inna klasa, która ma dziedziczy po naszej klasie, i tak dalej. To wszystko trzeba poustawiać, czyli trzeba te obiekty ze sobą powiązać, nie? Jakbyście spojrzeli na to, jak wygląda taka już załadowana klasa, bo informacja o tym, jak wygląda załadowana klasa, jaki jest layout tego obiektu, który jest wczytany, jest ogólnie dostępna, tak? To wszystko jest w dokumencie, który nazywa się Java Virtual Machine Specification. Będziemy jeszcze o nim mówić pod koniec. Więc ja teraz mogę sobie przeczytać informacje, na przykład wziąć sobie jakąś klasę i zobaczyć, co tam się dzieje, nie? Teraz jak zobaczycie jeszcze, ten etap weryfikacji, który mamy tutaj, jest ostatnim etapem weryfikacji, który dzieje się w moim systemie. Co to znaczy?
To znaczy, że jeżeli po załadowaniu klasy będę chciał zrobić coś, czego mi nie wolno zrobić, to JVM już mnie przed tym w żaden sposób nie chroni. Nie? Kojarzycie wszyscy na pewno w refleksji taką metodę said accessible na true. Zgadza się? Proste, nie? Co z tego, że klasa jest prywatna, czy metoda jest prywatna? No tutaj była prywatna, tak? Już po utworzeniu mam to gdzieś, już mnie to nie interesuje. Nie? Dziedziczenie ze stringa, nie ma problemu, tak? Jeżeli sobie podmienimy wskaźnik na klasę, po której dziedziczymy w runtime'ie, JVM już tego nie sprawdzi, nie? Zrobicie sobie potem, że wasza klasa jest instance of spring, nie ma problemu, tak? Wszystko będzie działało. Czyli tutaj sprawdzam, tutaj wiążę i po tym etapie wiązania już mnie nic nie interesuje, tak? Set accessible, można sobie podmieniać właśnie adresy konkretne, tak? Unsafe pozwala nam na operowanie bezpośrednio na pamięci. Możemy sobie wziąć adres klasy string, wziąć sobie naszą klasę, znaleźć odpowiednią komórkę i tam wstawić to, co jest w stringu i to wszystko będzie działało, nie? O tym musicie pamiętać, bo tam tak jakby już później nie ma, nie? Jeżeli używamy refleksji, tam już nie ma żadnego sprawdzenia tego, czy coś, co robimy, jest zgodne z tym bytecodem, który był wygenerowany, ok? Jeżeli pole w Java jest final, czy to znaczy, że jest final, tak, że nie da się go zmienić? No nie, tak? Znowu, używając refleksji w runtime, mogę spowodować, że pole final wcale nie będzie final i będę go zmieniał cały czas, tak? Wolno mi zrobić tak naprawdę całkowicie wszystko, nie? Ok, czy macie do tego jakieś pytania? Mhm. Czy proces weryfikacji jest ciężką operacją, czy... Tak, w ogóle cały proces ładowania klas jest ciężką operacją. Jeżeli kiedykolwiek będziecie robić testy wydajnościowe, to musicie się upewnić, że zaczniecie wykonywać te testy w momencie, kiedy skończy się proces ładowania klas. Bo ładowanie klas kosztuje, tak? Nie tylko ten proces weryfikacji, tylko wszystkie poszczególne etapy kosztują. Praktyka pokazuje, że na przykład wyłączając etap weryfikacji możemy coś ugrać. Nie, dlatego że jeżeli byś gdzieś coś ugrał, ugrałbyś sam, na samym starcie wirtualnej maszyny, nie? Tak naprawdę, jak zaraz sobie powiemy o JIT-ie, to JIT zużywa tyle procesora na to, żeby zoptymalizować tę wirtualną maszynę, że ten etap weryfikacji jest pomijalny. Jakbyś miał bardzo dużo klas, bardzo dużo proxy tworzył, możliwe, że to by miało znaczenie. Natomiast w takich klasycznych aplikacjach enterprise'owych to raczej nie warto tego wyłączać, nie? Czy JVM jest dzielony pomiędzy wiele procesów, czy jest... Nie, JVM to jest proces. Tak, proces. Tak. A jak dużo pamięci zajmie sam z siebie? To będziemy o tym rozmawiać jeszcze. My później będziemy mówić o pamięci, bo to jest też bardzo różnie, nie? On może zajmować od 20 MB do 200 GB, nie? To jest... No, będziemy sobie później mówić, nie? O tym. Okej. Okay. Jeszcze jakieś pytania macie o class loadery? Mhm. No, a coś takiego jak security manager? To pomijamy w ogóle security managera tutaj, nie? Nie będziemy o tym mówić, bo to właśnie jest te 10 godzin nam się zaraz zrobi z tego. Dobra. Jasne? Dobra, to idziemy dalej. Jeżeli już teraz mamy kod źródłowy, skompilowaliśmy do bytecodów, czytaliśmy bytecode, utworzyliśmy klasę, utworzyliśmy obiekt, to co zaczynamy robić? Zaczynamy wykonywać logikę biznesową, czyli feature'y, tak? Developowaliśmy te feature'y, teraz będziemy je ciężko wykonywać. Teraz jak Java zaczyna działać, nie? Java jest kodem, który jest interpretowany, nie? Tak jak PHP się interpretuje, tak samo Java na pierwszym etapie się interpretuje. Czyli mamy interpreter, który jedzie po kodzie i interpretuje to, co jest, konwertując to do kodu maszynowego, nie? Natomiast ten interpreter w Java nie jest takim głupim interpreterem, dlatego że dzięki temu, że ma kod bajtowy, to może sobie przygotować takie klucuszki kodu natywnego dla każdej instrukcji bytecodu, nie? Gdybyśmy nie mieli instrukcji bytecodu, to tak naprawdę musielibyśmy analizować to drzewo i krok po kroku wykonywać to, co tam jest, nie? Zmienna, a no to odwołaj się do zmiennej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Javie ten interpreter to jest de facto coś, co nazywamy template interpreter i on działa na tej zasadzie, że w momencie, kiedy startuje, to przygotowuje kod natywny dla każdej z instrukcji z bytecodu. Tak? Czyli jeżeli tam mieliśmy
na przykład instrukcję iload albo allowed 0, isup i tak dalej, to dla każdej z tych instrukcji jest gdzieś tam w pamięci sobie siedzi kawałek kodu natywnego, assemblera, który jest dla tej instrukcji odpowiedni, tak? Więc teraz, jeżeli kod maszynowy idzie, ten interpreter, to on nie analizuje nam tego całego drzewa, tylko patrzy iload 1, pyk, tak? Kod natywny dla iload 1, iconst 1, kod natywny dla iconst 1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Wszystko jedzie, korzystając z tych szablonów, które już sobie wcześniej przygotował, nie? I teraz, co jest ważne, tak? Ale te szablony są przygotowywane przez niego, czy one są na stałe zapisane i się nie zmieniają? Wiesz co, nie wiem do końca, jak to jest. Wiem, że przy starcie wirtualnej maszyny można sobie wyświetlić te szablony, które są generowane. Bardzo duża część wirtualnej maszyny i z tego, co wiem, tak też działa ten template interpreter, ma zdefiniowany ten kod assemblerowy w zależności od platformy i tak dalej w kodzie źródłowym JVM-a. Natomiast nie wiem, czy w momencie ładowania tego kodu jeszcze go jakoś nie modyfikuje, nie? I to nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Tych szablonów jest tyle samo, ile... Kodów bajtowych, czyli 203 szablony są wczytywane na początku. Mhm. Tak, tak, tak. I w ogóle, jak sobie zobaczycie na kod źródłowy Java, tam jest dużo kodów w assemblerze, właśnie zależnego od platformy, nie? Windows 100, AX 100, Linux 100 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy tego kodu natywnego dla template'ów jeszcze nie modyfikuje przy wczytywaniu, nie? Ja bym zakładał, że jak ma procesor jakieś możliwości, to on to też... No właśnie tak może być, nie? Natywne instrukcje tłumaczy, ale niekiedy musi na coś dłuższego. Tak może być, dokładnie. No bo to jest nawet kwestia 64-32 bity, już zupełnie inaczej operujemy na longach, nie? Inne rejestry i tak dalej. Ale to musicie sobie sprawdzić sami, ale powiem wam, jak to sprawdzić. Mhm. Mam pytanie o syskole. One są na poziomie specjalnych, osobnych kodów w bytecode, czy jakieś... Nie, to już jest wszystko wewnątrz. Tak naprawdę JVM robi. To w zależności od tego, na jaki system jest napisany, to te syskole będą inne, nie? Bo inaczej będzie na Windowsie, inaczej na AX-ie i tak dalej. Z Java to de facto nie masz bezpośredniego dostępu do tego, nie? Właśnie to jest też takie dużo takich low-levelowych rzeczy. I wtedy trzeba je wpisać w C i przez JNI wiązać. My tak robiliśmy. I jak się robi, to się robi z tym kodem? To powiem ci po spotkaniu, bo to jest takie trochę niszowe. Można spokojnie napisać sobie kawałek kodu w C i potem się z nim zintegrować, nie? Okej. Okay. Teraz interpretujemy sobie ten kod, natomiast goście od JVM-a zauważyli, że zasada Pareto, tak, która jest 80-20, działa też tutaj. W związku z czym nasze programy przez większość czasu wykonują malutką część kodu. Nie? W związku z czym mała część kodu ma bardzo duże znaczenie wydajnościowe, reszta kodu nie, bo jest bardzo rzadko wykonywana. Nie? W związku z czym oni mówią tak, nie będziemy wszystkiego teraz optymalizować jak leci i tutaj robić nie wiadomo co, tak? Tylko będziemy obserwować ten kod, który interpretujemy, po to, żeby wykryć w nim gorące punkty i tymi gorącymi punktami zaraz się zajmiemy. Teraz co to są te gorące punkty? Tak zwane hotspoty, nie? Teraz jak się nazywa JVM oraklowy? Hotspot, tak? Nazwa jest właśnie od tego, od tych gorących punktów. Czyli on cały czas analizuje, cały czas profiluje to, co wykonuje i patrzy. Ta metoda została zawołana tyle razy w ciągu ostatniego jakiegoś tam ułamka czasu, że jest bardzo gorąca, w związku z czym muszę ją poprawić, nie? No i teraz właśnie do głosu dochodzi JIT, czyli Just In Time Compiler, tak? Który kompiluje wtedy, kiedy jest potrzeba czegoś skompilować, nie? I on teraz, po pierwsze, mówimy, że kompiluje te metody do kodu natywnego, natomiast on de facto robi dużo więcej, o czym sobie za chwilę powiemy. Taki kod, który został przejechany JIT-em od takiego kodu interpretowanego, potrafi wykonywać się 20 razy szybciej. 20 razy to jest dość dużo, nie? W związku z czym teraz... 20 razy, czyli do 20 razy? Czy... Do 20 razy, ale bardzo często to jest naprawdę ten rząd. To zależy, jak jest deadcode i w ogóle wyeliminujesz całą metodę, to będzie jeszcze szybciej, nie? Natomiast tak ogólnie taki kod, jak sobie popatrzysz na całość, no to wychodzi, że około 20 razy jest różnica. Nie, jasne, że tam pewne rzeczy... Zaraz dojdziemy do tego, nie?
JIT jest w dwóch wersjach. Jest w wersji klienckiej i w wersji serwerowej. Jeżeli kojarzycie, że w Java są takie przełączniki w JVM minus client, minus server, tak, to właśnie służy w dużej mierze do tego, żeby wybrać wersję kompilatora JIT, jaką chcemy mieć. W tej chwili praktycznie wszystko, cała Java to jest Java serwerowa, bo tak nawet jeżeli macie więcej niż jeden procesor, 64 bity, to jest od razu Java serwerowa. Jeżeli sobie odpalicie Java, tam Java minus version, to wam pokaże tam serwer i tak dalej. No i to oczywiście ustawia wartości pewnych flag, ale też wybiera wersję JIT-a. Nie? I teraz co JIT robi? Okej, okay, jego taką bardzo prostą definicją to jest właśnie kompilacja metod do kodu natywnego. Natomiast on się nie ogranicza do tego, żeby skompilować to do postaci natywnej, robi dużo więcej, robi bardzo dużo różnych optymalizacji. Tych optymalizacji, które robi JIT, jest pewnie setka. Niektóre są proste, niektóre są bardzo zaawansowane. I co on takiego robi? Tak? Obserwuje to, co dzieje się w naszym kodzie i na przykład jeżeli zobaczy, że bardzo często wołacie getery. Nie? Wołacie, wszyscy używamy getterów, tak? Kod musi być zenkapsulowany, muszą być gettery. Publiczne pola powodują od razu stu papierów wypowiedzenia. Nie? W związku z czym, jeżeli komuś z was wpadnie do głowy, że zoptymalizujecie kod tak, że usuniecie wszystkie gettery i będą publiczne pola, to de facto to nic niestety nie pomoże, dlatego że pierwszą optymalizacją, która jest w ogóle matką wszystkich innych optymalizacji, którą robi JIT, jest inlining. Na czym polega inlining? Inlining polega na tym, że jeżeli często wołacie jakąś metodę, to JIT zrobi taki copy-paste, nie? Weźmie ten ciało tej metody i skopiuje w miejsce, w którym powinno być jej wywołanie, tak? Efekt jest taki, że nie musi wywoływać kodu, nie musi wywoływać metoda, robić cola, może po prostu wywołać ten kawałek, nie? I teraz, czemu mówimy, że to jest matka wszystkich optymalizacji? Kto z was ma pomysł? Nawet skoku nie trzeba wykonywać dodatkowego. Tak, ale czemu mówimy, że to jest tak jakby podstawowa optymalizacja, którą on musi robić? Czemu? Bo jest matką. Ale czemu? Macie pomysł? Zobaczcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie metodę. Okej, okay, generalnie inlinowanie kodu powoduje, że bardzo wzrasta widoczność tego fragmentu. Czemu wzrasta widoczność? Wyobraźcie sobie metodę na przykład check not null. Co robi metoda check not null? No, sprawdza, czy parametr nie jest nulem. Zgadza się? Ok. Czy teraz można taką metodę jakoś zoptymalizować? Tak długo, jak nie wiemy, co do niej wchodzi, to nie. Zgadza się? Ale jeżeli teraz zrobimy copy-paste tego kodu i widzimy, że mamy na przykład coś takiego, user u równa się new user, a potem mamy check not null, tak? If user różny null, bez sensu, tak? Ten kod nigdy nie będzie prawdziwy, to JIT co zrobi? Pierwszy zrobi tego wykopie, nie? Teraz my byśmy w życiu tak nie napisali, nie? Ale to, że taki kod się znalazł, to mogła być kwestia, tu zinlinowaliśmy, tu coś zamieniliśmy i kod w ten sposób powstał, nie? Dlatego, jeżeli JIT wykonuje inlinowanie na pierwszym etapie, dlatego, że to mu bardzo zwiększa widoczność tego, co się dzieje w kodzie, nie? Branche są usuwane i tak dalej, mamy tutaj ten kawałek istnotnul, a nie istnotnul na całą wielką hierarchię, bo wszyscy używają string utils is blank, nie? Nie. On użyje w tym małym kawałku tego, w tym konkretnym przypadku tej metody, może ją sobie zoptymalizować. Nie? Mhm. Nie, wypruwa assemblera. Tak. Tak. Okej, okay, dobra, więc mamy jakąś tam inlinowanie, wiemy mniej więcej na czym polega. To inlinowanie dzieje się bardzo szybko. W zasadzie metody, które mają poniżej tam 6 operacji bytekodowych są inlinowane od razu, czyli wszystkie gettery idą od razu. Pierwsze wywołanie od razu inline, a inne metody, tam praktycznie 2000 razy wywołacie metodę, ona od razu jest też inlinowana, więc to jest operacja, która dzieje się po prostu w tysiącach egzemplarzy. Nie? Dalej, to co JIT potrafi zrobić to, co robią Hindusi, czyli potrafi rozwinąć pętlę. I jak macie na przykład fora od 1 do 4, to nie napisze tego w forze, tylko 4 razy wywoła metodę, nie? Co to daje?
Dużo, dlatego że po pierwsze nie muszę sprawdzać, czy i jest mniejsze od 4, bo po prostu wkopiowałem to 4 razy, tak? Co więcej, jeżeli macie pętlę od 1 do 100, to potrafi wam to zamienić takiego fora plus plus i, tak? Na fora i mniejsze od 100, i plus 10, i potem wywołanie od i plus 1, od i plus 2 i tak dalej. Tak po to, żeby mniej sprawdzać tych operacji. Loop unrolling też jest bardzo taką często spotykaną operacją JITA. Dalej, JIT potrafi przez wykonanie czegoś takiego, co się nazywa escape analysis, czyli analizę ucieczek, spowodować, że w ogóle nie będzie alokował obiektów. Czemu? Bo jeżeli sobie tworzy na przykład new point i przekazuje tam dubla x, y, ale ten punkt nie wycieka z tego mojego obiektu, tak? Z tej mojej metody, mógł wyciekać wcześniej, ale zrobiłem inline'owanie i już nie wycieka, to może się okazać, że ja tak naprawdę używam tylko x i y, a sam obiekt punkt nie jest mi potrzebny. Zgadza się? W związku z czym, po co mam tworzyć obiekt punkt, dodawać pracę garbage collectorowi, jak mogę tylko x i y zalokować? A to są double, mogę to zrobić na stosie, tak? Jako zmienne lokalne. Więc to też jest optymalizacja, która nam dużo daje, bo zdejmuje pracę z garbage collectora, o którym jeszcze będziemy mówić, nie? Dead code elimination. Jeżeli JIT stwierdzi, że jakiś kod się nie wykona, bo na przykład mamy u równa się new user, a poniżej mamy u różne od 0, to po prostu wykopię ten kod, w ogóle go nie będzie, tak? To jest bardzo częsty sukces ludzi, którzy piszą benchmarki, piszą bardzo złożoną metodę i ona się wykonuje w 1 milisekundę, nie? No bo jak popatrzymy, to się okazuje, że JIT po prostu wymiótł wszystko, co tam było, bo stwierdził, że ten kod nic nie robi, w związku z czym nie ma co tracić na niego prądu, nie? Dalej mamy całą sekcję zabawy z lokami, nie? Czyli JIT może tak naprawdę eliminować loki, może grupować loki, może rozdzielać loki i tak dalej, nie? Więc jeżeli na przykład macie utworzenie nowej listy gdzieś wewnątrz kodu, tak? Potem macie jako, nie wiem, tam zmienną lokalną w metodzie, potem macie na niej synchronize, potem coś, no to JIT stwierdzi, ok, ona i tak nigdzie nie ucieka, to wywalam ten synchronize, nie będziemy się synchronizować, bo to nie ma sensu. I tak ma do tego dostęp tylko jeden wątek, nie? I tak dalej. Jest jeszcze OSR, o którym już nie będziemy mówić. W każdym bądź razie, jak na to patrzycie, to jaki wniosek się nasuwa z tych wszystkich optymalizacji, które robi JIT? Po pierwsze, żeby samemu tego nie robić, to jest bardzo ważna obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że część z tych obserwacji, z tych optymalizacji, to są optymalizacje, których nie da się zrobić w innym momencie niż w runtime. Nie? Na przykład taka optymalizacja type sharpen, która powoduje, że jeżeli gdzieś macie instance offy, jakieś tam sprawdzenia, tak, to JIT mówi, jest tylko jedna klasa z tego interfejsu załadowana, to po co będę używał interfejsu, skoro to i tak zawsze będzie ta jedna implementacja, tak? W związku z czym będę sobie wszędzie wołał tą implementację. Dużo szybciej, nie jestem w stanie tego zrobić na etapie analizy, bo nie wiem, jaka klasa mi się załaduje, nie? OK. I to wszystko, co robi JIT, to jest tak zwany adaptive tuning, tak? Czyli on działając, najpierw interpreter, później JIT, potem optymalizację, robi to adaptacyjnie, tak? Mówi, cały czas obserwuje, cały czas próbuje poprawiać. Mhm. Ja tutaj pytanie, właśnie ta ostatnia optymalizacja, którą podałeś, ona zależy od kontentu w klasy loaderze, który może się zmieniać w runtime, rozumiem, tak? Mhm. Czyli jeśli załadujesz drugą klasę, to wtedy JIT musi wycofać wszystkie optymalizacje, które zrobił i zrobić jeszcze raz. Bo doszła nowa klasa, nie? W ogóle JIT się dość często myli i wtedy pokazuje w logach, jak sobie włączycie logi JITA uncommon trap i metoda, która była, jest tworzona, oznaczona jako zombie, już się do niej nie wchodzi i tworzy ją od nowa, nie? Jeszcze zaraz będziemy o tym mówić. Można też podać jakieś sugestie do JITA, tak jak piszesz w C? Trochę można, natomiast to jest bardzo ubogie. Jak sobie popatrzycie na kod Java Micro Harness, czyli JMH, tam są na przykład takie hinty dla kompilatora typu nie inline'uj tej metody, nie? Natomiast w praktyce nie jest to coś, co byśmy chcieli robić, bo ten JIT Java jest naprawdę bardzo złożony. W C++ te hinty właśnie wynikają z tego, że nie wiesz, jak będzie w runtime, znaczy kompilator nie wie, a ty możesz wiedzieć, bo sobie sprofilowałeś tą metodę. Ale Java profiluje runtime, więc tutaj nie do końca to się opłaca.
Tam raczej to robimy, żeby ona za dużo nam nie pomogła, bo benchmarki nie działają potem, nie? Dobra. Ten SQL Analysis to nie jest by default włączony, tylko musi być... Jest, od dawna już jest włączony. Aha, czyli już nie musi być jego flagą. Kiedyś było... Kiedyś było, ale już jest od jakiegoś czasu taki domyślnie włączony. Nie? Bo on tam nie do końca działał kiedyś, tam zdarzało się, że trochę za dużo eliminował. Dobra. Kolejna rzecz, ponieważ JVM bardzo dużo mówi o tym adaptive compilation i tak dalej, wymyślili sobie, że mają tą implementację kliencką i tą serwerową. Kliencka była szybka, serwerowa była wydajna, nie? Więc mówią tak, a może by je połączyć ze sobą i połączyli. I jakiś czas temu w Javie weszło coś takiego jak taka kompilacja etapowa, tiered compilation, która ma 5 poziomów dojrzałości kodu, można powiedzieć, nie? Jeżeli wczytujecie klasę, to wszystkie jej metody zaczynają na poziomie 0, tak? Czyli jako kod interpretowany. Przy czym bardzo szybko, jeżeli parę razy je wywołacie, to zostaną skompilowane przez ten kompilator C1, kompilator kliencki. Nie? Jeżeli dalej będą wykorzystywane i dalej JIT stwierdzi, że można jeszcze to poprawić i warto, bo ta metoda jest często wołana, to dopiero wtedy skompiluje ją tym kodem serwerowym, nie? Czyli tym kompilatorem C2. I w praktyce bardzo często jest tak, że właśnie widzicie, że jakaś metoda jest na poziomie 1, później trafia na poziom 3, po chwili trafia na poziom 4, przy czym jak JIT stwierdzi, że pomylił się i na przykład ten kod działa wolniej niż działał wcześniej, może tak się zdarzyć, to z powrotem wróci do 0 i będzie to robił jeszcze raz. Nie? Gdzie to możemy zobaczyć? Możecie sobie włączyć taką flagę print compilation albo log compilation, coś takiego i możecie sobie przejrzeć tam całą informację tego właśnie jak drukuje. To jest bardzo czytelna tekstowa forma, tam jest właśnie, że poziom, made zombie, made not entrant, czyli już nie można tam wchodzić, ale te klasy, które są, jeszcze są i tak dalej. Jak zostanie nam chwila, to możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Nie? Narzędzie jak JITBoard. Tak, ale o nim nie będziemy mówić, bo on jest bardzo zaawansowanym narzędziem. Nie mieszajmy, bo to może sporo zepsuć. Świadomości tego, że już będziecie wiedzieli, jak działa Java, odpalicie JITWatcha i zrozumiecie, że nic nie wiecie, więc... Nie róbmy tego. Dobra. Czy macie jakieś pytania o tą kompilację, o to, co robi JIT? A ja mam takie pytanie, bo te informacje o tych profilowanych metodach, to w którym miejscu w pamięci on sobie trzyma, gdzie to jest? To później sobie też o tym powiemy. Okay. Ale... Ja żeby się upewnić, te kompilatory C1 i C2 to są wersje tego JITa, tak? Tak. Kompilatory C1 i C2 to są wersje JITa. Jeżeli wybieracie minus client, minus server, to wcześniej wybieraliśmy, którego JITa chcemy używać. Teraz domyślnie jest włączona opcja ta tiered compilation, w związku z czym ona używa i jednego, i drugiego jednocześnie. Nie? Najpierw kompiluje klienckim, potem kompiluje tym serwerowym. OK? Dobra. To teraz sobie powiemy trochę o wątkach. O wątkach bardzo dużo uciąłem prezentacji, bo to tak naprawdę zrozumienie, jak działa wielowątkowość, to jest proces bardzo iteracyjny i im więcej rozumiecie, tym więcej wiecie, ile nie rozumiecie, nie? W sensie, jak już dochodzicie do takiego etapu, że mówicie wiem, rozumiem, odpalacie test i on się zachowuje zupełnie inaczej, niż byście się spodziewali i dalej nie wiecie czemu, nie? Więc to jest proces ciągły, do którego nigdy się i tak tego nie zrozumie. I jeżeli Martin Thompson twierdzi, że on też tego nie rozumie, to znaczy, że nikt tego nie rozumie. Natomiast co warto wiedzieć o wątkach, nie? Przede wszystkim wątki w Javie są jeden w jeden mapowane do wątków natywnych, czyli wątków procesora. Tak? Kiedyś były jakieś zielone wątki, czyli Java miała więcej, procesor miał mniej. W tej chwili cały scheduling, dispatching tych wątków i tak dalej jest zrzucany na system operacyjny. Nie? Czyli Java nie jest schedulerem wątków, zrzuca wszystko na system operacyjny. Nie robi nic takiego. Może są jeszcze jakieś implementacje na jakieś dziwne platformy, które coś tam próbują same. Natomiast w tym, co nas interesuje, zawsze jest bezpośrednie mapowanie wątku javowego, czyli jeżeli sobie zrobicie new thread start, tak, to z wątkiem natywnym systemu operacyjnego. Nie? Mamy dwa rodzaje wątków, czyli wiemy, to jest ważne, żeby o tym wiedzieć. Wątki aplikacyjne, czyli te takie nasze, które nasze aplikacje używają i mamy całą serię wątków JVM-owych, tak?
takie wątki, jak jakieś różnego rodzaju schedulery, kompilator, tak, JIT też gdzieś musi wykonać swoją pracę, więc ma swój wątek, garbage collector ma swoje wątki, finalizery mają swoje wątki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc mamy te dwa rodzaje wątków. Co trudnego jest w wątkach? Robię new thread start, poszło, tak? New thread start, poszło, tak? A jak jestem zaawansowanym gościem, to mam pulę i biorę tylko new thread i poszło, poszło. Nie, i wszystko idzie, super, proste, nie? Trudna jest synchronizacja między nimi, nie? Jest coś takiego, taki dokument Java Memory Model, który opisuje, w jaki sposób działa synchronizacja pomiędzy tymi różnymi wątkami, czyli takim dostępem współbieżnym, tak? Tam jest opisany happens before, tam jest, co gwarantuje nam tak naprawdę Java, natomiast koniec końców, jak zaczynacie się w to zagłębiać, jak już jesteście na etapie takim, że wola Taylor rozwiązuje wszystkie problemy, tak? Potem się dowiadujecie, że jest false sharing i cała po prostu wiedza, którą mieliśmy do tej pory, poszła się walić i jest, co lepiej było się o tym false sharing nie dowiedzieć, tak? To jest to bardzo zaawansowany kawałek kodu, nie? W dużej mierze, co nam rozwiązuje problem synchronizacji w programowaniu w Javie? I w ogóle znajomości tego Java Memory Modelu, bo on jest naprawdę bardzo trudny do zrozumienia, nie? No, generalnie jak chcesz stosować wielowątkowość, to niektóre obliczenia wymagają. Tak, ale jak używamy wielowątkowości w Javie z reguły? Java Util Concurrent. Znacie taki pakiet? Nie? Tak naprawdę przez to, że to jest po prostu extremely hard, mamy Java Util Concurrent, który nam na bardzo dużo pozwala zrobić, nie wiedząc o tym do końca jak. Nie? Cały fork join pool, streamy i tak dalej, nie? To jest coś, co pozwala mi rozwiązać problem wielowątkowy, nie do końca skupiając się na tej synchronizacji wątku. Tak, fork join pool poszło, tak? Nie wiem, w jaki sposób to się podzieliło i tak dalej. Ja zaimplementowałem poszczególne kawałki, a mądrzy goście, którzy rozumieją memory model, zaimplementowali resztę, nie? I tak naprawdę bardzo duży na przykład przeskok pomiędzy Java a C++em jest na tym poziomie, że właśnie mamy Java Util Concurrent, co nie do końca tak naprawdę funkcjonuje w C++ie, nie? Czyli tam wątki dalej są tak naprawdę, wymagają od nas bardzo dużo wiedzy, w Javie nie, tak? Dobrze jest oczywiście rozumieć, jak działa memory model, ale bardzo dużo mogę zrobić właśnie przy pomocy funkcjonalności, które są dostępne w Java Util Concurrent. Mhm. I ten Java Memory Model tłumaczy, jak ta semantyka Java Concurrent jest tłumaczona na przykład z POSIX-a. W pewnym sensie, on generalnie opisuje, co nam Java gwarantuje, nie? Czyli na przykład, kiedy na pewno zachowa kolejność operacji, tak? Kiedy właśnie będzie to happens before, że na pewno tutaj nie zamieni kolejności operacji, a tutaj już może i tak dalej, i tak dalej. Nie? Programisty i tak należy to przeczytać i zrozumieć, dlatego że się będzie używa. To nie jest implementacyjny szczegół. Dobrze jest to do przeczytać. Natomiast gorzej jest ze zrozumieniem. To mówię ze swojego doświadczenia, bo to naprawdę jest trudny kawałek chleba, nie? Jeżeli ktoś ma doświadczenie w C++ i tak dalej, jest łatwiej. Ktoś zna assemblera, jest jeszcze łatwiej. Jak ktoś zaczął od języków wysokopoziomowych, to z reguły lepiej, żeby się zatrzymał na Java Util Concurrent, bo po przeczytaniu Java Memory Model będzie mu się wydawało, że wie, jak to działa i zrobi bardzo dużo głupich rzeczy, nie? Powiedziałeś, że jakby świadomość tego może niekiedy przeszkodzić, tego Java Memory Model, ja na przykład mam podobne takie, jakby można to trochę przenieść na Hibernate, tak? Często ludzie tu wychodzą z założenia, że kurczę, Hibernate za mnie wszystko zrobi, ja nie będę tu za dużo kombinował, bo to jest taka maszynka, która nie musi za dużo wiedzieć o nim i właśnie ta brak wiedzy takiej niskopoziomowej prowadzi do robienia Jeśli chodzi o Hibernate'a, to jest najlepszy przykład cieknącej abstrakcji, jaką ludzie stworzyli. I ja bym tego nie porównywał do końca z Java Memory Modelem, bo problem z Java Memory Modelem jest taki, że robiąc 99,9% rzeczy w Javie, nie potrzebujesz schodzić aż tak nisko. A jeżeli po przeczytaniu Java Memory Model uznasz, że wiesz, jak on działa, to będziesz próbował schodzić tak nisko, tylko że to nie zadziała. Nie? Nie, to mówię wam zupełnie szczerze, byłem tam, nie?
I z reguły lepiej jest po prostu wykorzystać gotowe komponenty z Java Util Concurrent, niż próbować to zrobić samodzielnie. Nie? Raczej ciężko coś zyskać, tak? Jeżeli się tego nie zna, tak. Jeżeli się zna, to właśnie potem się okazuje, że żeby dodać dwa longi, to trzeba tak naprawdę wysłać 8 pustych, potem jeden i potem 7 pustych, żeby uniknąć właśnie false sharing, nie? Bo tam linie cache'a się ze sobą inwalidują, nie? Natomiast to jest taki poziom, gdzie znowu lepiej jest użyć biblioteki Disruptor, która zrobi to za ciebie i ma to już zaimplementowane pod spodem, nie? Czyli właśnie plusem Java jest to, że mamy bardzo dużo gotowych komponentów, nie? Mamy bardzo dużo wysoko wydajnych kolekcji, takich jak Truff, jak te kolekcje, które zrobił Goldman Sachs i tak dalej, tak? Lepiej skorzystać z tego, niż samodzielnie to implementować, tak? W C++ się trzeba orać, a tutaj możesz sobie dodać zależność w Mavenie i będzie to działało lepiej, tak? Tylko to chciałem powiedzieć. OK? Dobra. To teraz pamięć. Pamięć tak naprawdę w takim kwestii jeszcze, gdzie nie doszliśmy do obiektów, składa się z trzech rzeczy. Jest coś takiego jak program counter, który zawiera miejsce aktualnie wykonywanej operacji, tak? Czyli jaką operację bytecode teraz wykonujemy. I do tego całe nasze wykonanie, życie naszego systemu podzielone jest na ramki i na stos. Tak? Po co jest stos? Żeby sobie odłożyć coś do wykonywania operacji. Żeby sobie odkładać na nim ramki, plus takie rzeczy, tak, zmienne lokalne i tak dalej, to wszystko ląduje koniec końców na stosie, nie? Okej, okay, czyli stos składa się z ramek. Zgadza się? Co to jest ramka? To każdy chyba wie, nie? No, no to mów. Jak można najprościej opisać ramkę? To znaczy w imię czy w systemie? Możesz opisać w systemie. Może taki kontekst wykonywanego w tej chwili kodu? Kontekst wykonywanego kodu, bardzo często wywołanie metody tworzy na nową ramkę i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czemu o tym mówię? Dlatego, że jak się domyślacie, w Javie bardzo często towarzyszy nam coś takiego jak stack trace. Nie? Co to jest stack trace tak naprawdę? Zbiór ramek, tak, odłożonych na stosie od najdawniej wykonywanej do najświeższej, tak, i po kolei odkładamy sobie ramki na stosie. I teraz czemu jest istotna wiedza, że stack trace składa się z ramek? Bo bardzo często możemy to wykorzystać, mam nadzieję, że teraz będzie coś praktycznego. Znacie skądś ten widok? Tak? Co to jest za widok? Debugger, tak? Podstawa naszej egzystencji. Ile razy się wam zdarzyło, że na przykład gdzieś za szybko wciskaliście F7 czy F8 i przeszliście kawałek za daleko i trzeba debugować od początku? Drobnąć można. Nie? Dokładnie tak. Jeżeli teraz wiem, że to się składa z ramek, wiem, że ramki są tworzone w momencie wywołania metody, to okazuje się, że to jest taka magiczna funkcja jak drop frame. Nie? Jest jeszcze force return, tak? Jeżeli chcecie, żeby tutaj poleciał true, bo akurat zobaczymy, co dalej się dzieje, tak? To mogę sobie to wymusić. I teraz bez problemu, mając tą wiedzę o tym, że stack trace jest zbudowany z ramek, mogę sobie przy debugowaniu zrzucać te ramki, tak? Zrzucam ramkę, wchodzę, debuguję, no nie, coś nie do końca zrozumiałem. Zrzucam ramkę jeszcze raz od góry, tak? Tak długo, jak nie wykonałem jakiejś operacji na stosie, czyli gdzieś na zewnątrz, tak długo to wszystko funkcjonuje prawidłowo. Czemu mogę tego użyć? Bo wiem, że jest coś takiego jak ramka i mogę sobie te ramki dropować, mogę je wymuszać, nadpisywać i tak dalej. I do tego wszystkiego, na to wszystko pozwala mi API debugera. Nie? OK? Dobra. Jeżeli jakiś kod wykonał zmiany właśnie na stercie. No to sorry. To już tego nie cofniesz. Nie? To już poszło. Tak. Dobra. No i teraz właśnie duży temat, czyli layout pamięci. Pamięć w Javie w bardzo dużym skrócie dzieje się na heap i nie heap. Nie? W mniejszym skrócie właśnie okazuje się, że to wszystko jest bardzo złożone. To jest coś, co bardziej wiąże się z Javą jako taką, czyli z obiektami w Javie. Natomiast ponieważ teraz rozmawiałem bardziej o internalach, bardziej nas interesuje ten
kawałek kodu. Nie? Co tutaj widzimy? Widzimy przede wszystkim, że ta cała część natywna, czyli ten tak zwany off-heap, podzielony jest na dwa duże segmenty, które różnią się jedną zasadniczą rzeczą. Mianowicie ten duży fragment jest współdzielony pomiędzy wszystkimi wątkami w danej aplikacji. Natomiast ten fragment nie jest współdzielony, jest per wątek, tak? Czyli każdy wątek ma dla siebie taki mały kawałek pamięci, tak? Każdy wątek ma między innymi ten właśnie program counter plus stos, tak? Stos Java'owy i stos natywny żyje w tym samym kawałku pamięci. Możemy sobie wymiarować ten rozmiar stosu. I teraz to, o co pytaliście, ile zajmuje Java? Zaraz zobaczymy, ile elementów się na to składa, nie? Ile jest wątków w takiej klasycznej aplikacji enterprise'owej, takiej dużej, nie? Kilkadziesiąt? No, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy czasem nawet wątków zdarza się. W związku z czym teraz zobaczcie, załóżmy, że mam 1000 wątków, nie? Jeżeli przyjmę, że XSS wynosi 1 MB, nie? To już masz gigabajt zużyty tylko na przechowywanie stosów, nie? Mega dużo pamięci tak naprawdę. Dalej, wczytaliśmy klasy, tak? Klasy mają kod wykonywany, czyli ten kod metod, który sobie siedzi tutaj w metaspace'ie. Mają te metadane, sygnatury metod, dane pool i tak dalej, które też sobie siedzą w metaspace'ie i mają ten constant pool. Ten constant pool, czyli literały, po wczytaniu do runtime'u tworzą runtime constant pool, tak? To wszystko musi gdzieś siedzieć, to wszystko siedzi w pamięci. I teraz czemu wiedza o tym kawałku jest taka istotna? Dlatego, że jeżeli teraz bierzemy aplikację, wdrażamy ją i teraz pytanie, ile ona będzie zużywała pamięci? Ile mamy? Mamy 4 giga, no to co? XMX, 4G i super, nie? Jesteśmy zadowoleni, tylko zapominamy o tym, że XMX to jest ten kawałek. XMX to jest wielkość heapa. Tam nie ma nic o metaspace'ie, tam nie ma nic o code cache'u, tam nie ma nic o pamięci dla wątków, tam nie ma nic o pamięci, którą wykorzystujemy natywnie. Po prostu nie ma, nie? A zdarza się, że to jest dwa razy XMX, nie? Kurde, no to niedobrze, nie? Że to jest dwa razy XMX, bo ustawiłem sobie 2 giga, a okazuje się, że to zajmuje 4 i w sumie moja aplikacja zajmuje 6, a miała być 2, no więc już nie jest tak pięknie, nie? No i teraz, co w tym off-heapie sieci? Tak jak mówiliśmy, tutaj w metaspace są głównie takie metadane właśnie potrzebne dla JVM-a do pracy, czyli kod, ten cały bytecode tam siedzi, tak? Tam siedzą wszystkie metadane, sygnatury pól, sygnatury metod, informacje o klasach, metadane klas, interfejsów, po czym ta klasa dziedziczy i tak dalej, to wszystko sobie siedzi tutaj. JIT, jeżeli pracuje, a wiemy jeszcze w dodatku, że on może wziąć metodę, może ją zoptymalizować, może ją skompilować, potem może stwierdzić jeszcze jakąś optymalizację dziabnę, jeszcze raz optymalizuje, jeszcze raz kompiluje, potem mówi nie, to wszystko bez sensu, dekompiluje i tak dalej, on też potrzebuje pamięci do pracy, tak? I on sobie tutaj jedzie na takim kawałku, który nazywa się code cache. Nie? I teraz co się dzieje w momencie, kiedy ten code cache się zapełni? JIT przestaje działać, tak? Mówi, dobra, nie, to nie chcecie mnie, nie macie dla mnie miejsca, to idę sobie, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że ten code cache w zależności od aplikacji potrafi zajmować powiedzmy 30 MB, ale potrafi zajmować 300, tak? Jeżeli domyślne ustawienie jest tam na poziomie na przykład 64 MB, 96 i tak dalej, okazuje się, że bardzo szybko ten code cache się kończy, nie? No to niedobrze, że się kończy. I teraz, co możemy zrobić w związku z tym? Możemy sobie zmieniać wartość właśnie reserved code cache size, czyli initial code cache size. Jeżeli sobie zobaczycie na przykład na parametry uruchomieniowe IntelliJ'a, on właśnie to zmienia, tak? Domyślny code cache jest za mały dla IntelliJ'a, w związku z czym IntelliJ po uruchomieniu zapełnia od razu code cache, przestaje się kompilować i działa znacząco wolniej niż po skompilowaniu tego wszystkiego, nie? Okej. Okay. Więc teraz tutaj mamy metaspace, czyli obiekty JVM-owe. Tutaj mamy code cache, bardzo ważny kawałek pamięci, o którym bardzo wielu z nas nie wie, a jak widzicie kluczowy dla wydajności. Dalej mamy pamięć per wątki, mamy kawałek pamięci natywnej, której możemy sobie wykorzystywać
czy przy pomocy jakichś bibliotek, które nam to pozwalają, na przykład EH Cache w wersji płatnej pozwala nam trzymać cache poza heapem, czyli w tym off-heapie, zaraz sobie powiemy, czemu to jest ważne, tak? To wszystko będzie się działo tutaj. Czyli jeszcze nie doszliśmy do sterty, a już z gigabajt pamięci zżarliśmy. Nie? To co teraz w takim razie żyje na stercie? Na stercie żyją nasze obiekty. Czyli jeżeli sobie robicie new user, albo new book, albo new entity, to wszystko ląduje tutaj. Nie? Teraz sterta cała, czyli cały heap, podzielony jest na dwa kawałki. Na młodą generację i na starą generację. To, co siedzi w młodej generacji, to są młode obiekty, jak nazwa wskazuje. To, co siedzi w starej generacji, to są stare obiekty. Nie? Teraz po co dzielić całą przestrzeń na młodą i starą generację? No bo młody częściej pewnie tam będzie miał czyścić, tak? Tak. Generalnie istnieje taka idea śmiertelności niemowląt, która mówi o tym, że młode obiekty giną już dużo szybciej niż obiekty dojrzałe, bo jak taki obiekt jest już dojrzały, już się ustawił, jest w partii, to nic mu się nie stanie, będzie żył długo i szczęśliwy, więc nie ma co sprawdzać, czy nie trzeba go wyczyścić. Nie? Więc teraz wszystkie optymalizacje, które robią garbage kolektory, o których sobie zaraz powiemy w JVM-ie, opierają się na tym, że tu obiekty umierają bardzo szybko i bardzo dużo ich umiera, tutaj umierają wolniej, ale też dużo umiera, jak tutaj już trafiły, to już będą siedziały. Nie? I teraz, czy możecie podać mi przykład obiektu, który zachowuje się dokładnie odwrotnie do tego, co teraz powiedziałem? Sesja HTTP, tak? Sesja HTTP, kiedy mam pewność, że będzie długo istniała? Jak ją właśnie utworzyłem, nie? A kiedy mam pewność, że prawie wyginie? No jak ma time to live na 60 minut, a minęło 59 minut, to zaraz sobie zejdzie, nie? Tak samo cache. Wszystkie obiekty takie typu cache, tak? Które mówię, dobra, skeszuj to na godzinę, to wiem, że jeżeli teraz utworzyłem, będzie bardzo długo żyło, a jeżeli było utworzone godzinę temu, to w zasadzie zaraz można to eliminować, nie? No i teraz, ponieważ ta cała zasada adaptacyjnej tunowania wydajności dotyczy też garbage kolektorów, to garbage kolektor cały czas obserwuje swoje działania, obserwuje, jaki parametry, które przyjął, mają wpływ na obecną wydajność działania programu i to optymalizuje, nie? W związku z czym wyobraźcie sobie, jak działa aplikacja, która już się stunowała, a nagle idzie jakiś duży load do cache'a. Obiekty wcześniej, które wymierały tak, jak powinny, nagle zaczyna przerzucać. On mówi, kurde, przerzucam ten obiekt raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, czternasty, a ten obiekt cały czas żyje, to po co będę go tak 14 razy przerzucał? To go od razu do olda, nie? No to dobra, no to poszło, tak? Akurat skończyliśmy ładować cache'a, garbage collector się tak stunował, że już umie wrzucać te wszystkie obiekty do cache'a, a my właśnie skończyliśmy, zaczynamy normalne obiekty, tak? I w drugą stronę jest strasznie szybko zapełniamy ten old i idą duże kolekcje i tak dalej, nie? Więc teraz znajomość tego, jak JVM wykorzystuje informacje o tym, że tu jest młoda i stara generacja, pozwala nam przekładać to na architekturę naszych aplikacji. Czyli ja już nie chcę trzymać cache'a wewnątrz moich aplikacji, bo to mi psuje tak naprawdę działanie mojego garbage kolektora. Ja chcę wywalić cache gdzieś poza tym, a teraz już wiem, że jest native i że mogę tam wywalić cache. Albo na osobnego JVM-a, whatever, tak? Byle tylko nie śmiecić tego wszystkiego tutaj. Rozdzielać obiekty, które różnie żyją, bo wiem, że one będą funkcjonowały w różny sposób. Pytania? Nie mam jedno. Czy można zatrzymać działanie garbage kolektora? Bo garbage kolektor działa sobie w osobnym wątku, tak? Jak powiedzmy podłączę się debuggerem i zatrzymam sobie gdzieś, zrobię sobie breaka, to on mi i tak działa, tak? Garbage kolektora nie da się zatrzymać, to garbage kolektor może zatrzymać ciebie. On jest jak Chuck Norris. Jemu wolno wszystko, ty nie możesz mu nic zrobić, nie? Zdarza się, że garbage collector sam się zatrzymuje, jak stwierdza, że to wszystko jest bez sensu, bo on robi i tak nic nie zwalnia, wtedy leci out of memory error. Nie? To jest jedyny sposób, żeby zatrzymać garbage collectora. Miałem taką sytuację, że w debuggerze właśnie się zatrzymałem, wziąłem sobie jakiś tam obiekt, od niego get class, później wziąłem, zrobiłem z tego get simple name, czy coś w ten deseń, no i ładnie mi stringa zwróciło i później chciałem to coś,
do jakiegoś innego stringa equalsa normalnie przyrównać i dostawiam komunikat, że tak. Został już collected. I co z tym zrobić? Może się tak zdarzyć, dlatego że tak jak mówiliśmy, w Javie mamy dwa rodzaje wątków. Mamy wątki aplikacyjne i te wątki garbage maintenance'owe JVM-a, nie? I teraz, jeżeli wykonuje się wątek garbage collectora, on zatrzymuje wszystkie wątki aplikacyjne, nie? I tutaj problem jest taki, że prawdopodobnie ten twój obiekt nie był już dostępny z innego obiektu, miałeś go tylko w debagerze zapiętego, a garbage collector nie wie nic o twoim debagerze, więc po prostu go zwinął, nie? I na to nic nie poradzisz. Musiałbyś go gdzieś przypisać, tak? A Java 8 zmieniła jakoś ten model, pamiętacie? Tak, ale w dużej mierze ta zmiana polegała na tym, że Metaspace wcześniej to był permgen i tam trochę inaczej działał garbage collector, trochę był inaczej zbudowany, bo Metaspace jest podzielony na takie chunki, to się nazywa, i one są per class loader, czyli każdy class loader ma tak jakby swój kawałek. Tak jak alokujesz na przykład w Edenie, to każdy wątek ma swój kawałek Edenu. Dostaje, mówi, daj mi kawałek Edenu. I on mówi, masz tutaj swój kawałek raju, możesz się tam bawić. Natomiast to są tak zwane TLABy, czyli Thread Local Allocation Buffer. Są też PLABy, czyli Promotion Local Allocation Buffer. Nie. No tam Promotion Local Buffer, nie? I tak samo jest tutaj, że każdy class loader ma swój kawałek. W związku z czym w momencie, kiedy kilka class loaderów naraz ładuje klasy, to nie muszą nigdzie mieć żadnego współdzielonego dostępu, żadnego monitora tam, tylko po prostu każdy ora swój kawałek poletka, nie? Mhm. Ja mam pytanie, no może jest jakieś podstawowe dla was, ale nie mam mało doświadczenia tutaj. Mhm. Teraz tak, to jest garbage collector, ja rozumiem to tak, że tak dosyć standardowo. Chodzi o wywalanie z pamięci rzeczy nieużywanych. Mm-hmm. Ale jak to się ma do cache'u, nie rozumiem. Okej, dobra, to tak bardzo skrótowo. Garbage collector w Java jest tak zwanym garbage collectorem generacyjnym. Czyli inaczej traktuje obiekty, które są młode, inaczej traktuje obiekty, które są stare. Przy obiektach młodych zakłada, że one bardzo szybko zginą. I tak się optymalizuje, tak? I wykonuje dużo, dużo częściej je sprawdza, a przy obiektach, które są dojrzałe, ma zupełnie inny algorytm. Generalnie mamy w Javie bardzo dużo różnych algorytmów garbage collectora i one są różne dla młodej generacji, różne dla starej. I teraz obiekty typu cache zachowują się totalnie odwrotnie niż hipoteza generacyjna, więc jeżeli garbage collector radzi sobie z nimi średnio, potrafi się tak dostunować, żeby radzić sobie z nimi dobrze, ale jeżeli będziesz miał w jednym JVM-ie obiekty, które zachowują się zgodnie z hipotezą generacyjną i przeciwstawnie do hipotezy generacyjnej, to garbage collector będzie się tunował akurat do tych obiektów, których w danej chwili będzie więcej i skończy się tunować, jak skończy być ich więcej, nie? Więc to taki jest... To już teraz czaję. A jak się ma to jeszcze do swapowania systemu? A właśnie, swapowanie. W ogóle, jeżeli was interesują garbage collectory, miałem jakiś czas temu prezentację na Jugu o samych garbage collectorach, ona jest dostępna na YouTubie. Swapowanie w Javie to jest świetny temat, dlatego że jak mamy... Swapowanie generalnie polega na tym, że nieużywane strony są zrzucane do swapa, nie? No i teraz w momencie, kiedy odparasz garbage collector, to nie ma czegoś takiego jak nieużywana strona, bo musisz przeorać całą pamięć. W związku z czym, jeżeli aplikacje javowe zaczynają swapować, to nie możemy mówić o wydajności, bo tam wydajności już nie ma. Każdy garbage collector będzie wyczytywał wszystko ze swapa, przeglądał tą pamięć i swapował z powrotem. W sensie nie jest to prawda. Absolutnie nie, w ogóle sobie z tym nie radzi. Słucham? G1 też sobie nie poradzi z tym, jak myślę sobie. Poradzi sobie lepiej, dlatego że ma to podzielone na kawałki, ale w dalszym ciągu masz skanowanie rootów, czyli masz zależności z innych regionów, więc koniec końców po prostu w C++ to jest tak, że czy w natywnych aplikacjach, że swapujesz te takie strony, które dawno nie używałeś, a Java praktycznie, gdzie garbage collector, nie wiesz, do którego regionu ci zajrzy. Może się zdarzyć tak, że G1 zajrzy ci do wszystkich regionów, które są akurat w swapie, nie? Bo G1 w momencie, kiedy działa, to on szuka takich quick winów, czyli obiektów, w których jest regionów, w których jest najmniej żywych obiektów. No bo jak w jakimś regionie żyje tylko jeden obiekt, to będzie bardzo łatwo go wyczyścić, więc weźmie go ze swapa i jazda. Więc to,
Swapowanie w Java, dobrze poruszyłeś ten temat. To jest bardzo taki kiepski temat i na przykład jeżeli robicie analizę problemów wydajnościowych w jakiejś aplikacji javowej, jeżeli widzicie, że swapuje, to właśnie zakończyliście analizę wydajności, tak? Nie ma co dalej analizować, to potrafi tak zabić system, że w ogóle możecie się darować, nie? Dobra. Okej. Jeśli chodzi o garbage kolektory, to co one robią, to właśnie one czyszczą pamięć, tak? Mają sprzątać obiekty, które już są nieużywane po to, żeby zwalniać pamięć dla nowych obiektów, nie? I to jest bardzo istotny element, czy taki czynnik wydajnościowy działania aplikacji javowych. Czemu? Dlatego, że garbage kolektory w Javie wszystkie są algorytmami wektorowymi, czyli traktują tą stertę obiektów jako drzewo, tak? Drzewo, każde, nawet to w Javie, ma swój korzeń, nie? W związku z czym, żeby uznać, czy jakiś obiekt jest żywy, czy nie, to musimy sprawdzić, czy da się do niego dojść, idąc od korzenia. Więc wszystkie algorytmy w Javie tak naprawdę skanują całe drzewo obiektów, żeby stwierdzić, czy jakiś obiekt żyje, czy nie. Mają oczywiście szereg optymalizacji, natomiast dalej to skanują. I teraz, żeby takie skanowanie było zakończone w pełni sukcesem, to musi się odbyć w tak zwanej fazie stop the world, tak? Czyli w aplikacji mamy takie magiczne punkty zwane save pointami. To są punkty, w których nasze wątki czekają, aż garbage collector wykona swoją pracę, nie? Czyli jeżeli garbage collector mówi teraz ja, nie? To jeżeli wątek wejdzie w save point, to save point mówi poczekaj, teraz garbage collector, napij się kawy, on sobie zrobi swoją pracę, pojedziesz dalej, nie? Czyli tak naprawdę, jeżeli garbage collector się odpala, wszystkie wątki są zatrzymywane, cały świat naszej aplikacji jest zatrzymywany w tak zwanym save pointie, nie? I on czeka, aż garbage collector skończy. Dlatego teraz bardzo dużo pracy programistów Java właśnie opiera się na optymalizacji, na kolejnych usprawnieniach garbage collectorów. Najpierw mieliśmy garbage collector serial, potem był parallel, który w dalszym ciągu jest najwydajniejszym garbage collectorem, jaki jest. Concurrent, Mark Sweep i G1, które są algorytmami trochę mniej wydajnymi, ale takie, które starają się skracać pauzy, nie? Bo parallel może stwierdzić, że zrobi jedną, dwugodzinną pauzę dziennie, nie? Jeżeli to jest aplikacja webowa, no to głupio, bo jak gość klika teraz kup bilet, a garbage collector mówi, moment, dwie godzinki mi to zajmie, nie? Ale będzie najwydajniej, nie? Więc jeżeli potrzebujemy to usprawnić tak, żeby było responsywne, to mamy CMS-a i G1. I tutaj mówię, jeżeli by was interesowało więcej na temat garbage collectorów, to odsyłam do swojej prezentacji z Yuga, bo tam było tylko o garbage collectorach, tak? Krótkie pytanie, bo widziałeś o tym wektorowym algorytmie, ja takiego terminu wcześniej nie słyszałem, ale podałeś po tym, że tam jest jakieś drzewo. Tego już kompletnie nie rozumiem. Okej. Okay. O graf obiektów, tak. Bo drzewo to jest specyficzne. Tak, tak. To takie uproszczenie było, bo chciałem powiedzieć o korzeniach, nie? Natomiast jest graf obiektów. Mhm. Tak, tak, tak. Dobra. Jasne? Garbage kolektory. Skrótowo, bo właśnie mówię, odsyłam do dwugodzinnej chyba prezentacji o garbage kolektorach. Narzędzia teraz. Wywaliłem wczoraj JITWATCHa właśnie stąd, bo stwierdziłem, że za dużo będzie. Jeśli chodzi o narzędzia, które pozwalają nam zerknąć na to, co się dzieje w JVM, jak on działa, co tam w ogóle się w nim ma miejsce. JavaP, narzędzie, o którym już mówiliśmy, pozwala nam wygenerować taki czytelny dla nas bytecode na podstawie pliku .class, tak? Czyli bierzecie sobie jakiś plik javowy, JavaP i generujecie bytecode dla tego pliku. Narzędzie, które każdy z was ma zainstalowane teraz na swoich komputerach, bo jest częścią JDK, można je sobie podpiąć jako external tool w IDE, do tego zachęcam, bo w tym momencie w IDE po prostu możecie kliknąć prawym na danej klasie i wygeneruje wam się JavaP dla tej klasy. JStack pozwala nam na wygenerowanie zrzutu wątków. Zrzuty wątków to jest bardzo istotne narzędzie, które pozwala nam zobaczyć, co dzieje się w naszej wirtualnej maszynie. Tak, odpalacie aplikację, chcecie wiedzieć to, co ta aplikacja w zasadzie robi, co robiła, co robi teraz, co robiła 5 minut temu, JStack i dostaję cały zrzut wątków. Czyli tak jak mam Stack Trace, tak? Stack Trace z reguły mam, jak mam wyjątek, to mogę sobie te Stack Trace zbierać podczas wykonywania programu. Są też dwa narzędzia graficzne, bardzo dobre, które są częścią JDK. To jest Visual VM i Mission Control.
oba pozwalają nam podpiąć się do działającej aplikacji i zobaczyć, jak wygląda jej tak zwana telemetria, tak? Czyli co robi w danym momencie, ile zużywa pamięci w danych fragmentach, czy kompiluje akurat, czy właśnie, nie wiem, tam jest jakaś duża zajętość procesora ze względu na kompilacje, które się wykonują i tak dalej. Słucham? Na czas w metodach jeszcze? Tak, to bardzo dużo jest tak naprawdę, tak? JProfiler to jest już taki pełnoprawny profiler, który nie jest już bezpłatny, nie jest częścią JDK, trzeba go sobie kupić, natomiast to jest też taki kombajn, który pozwala nam na analizę aplikacji bardzo dokładną, łącznie z tym, gdzie jest tworzonych najwięcej obiektów, jakie obiekty są tworzone, jak wygląda graf obiektów, ile jest wykonywanie analiz, typu ile mamy zduplikowanych stringów, które obiekty są największe, gdzie są te największe obiekty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I polecam nawet wykorzystać przez jakiś czas triala JProfilera, tak, jest chyba 2 tygodnie, zobaczyć, jak działa wasza aplikacja. Wziąć po prostu aplikację, którą macie odpaloną na komputerze, zapiąć się do JProfilerem, zobaczyć, jak ona funkcjonuje. Dlatego, że jeżeli chcecie zrozumieć, jak działa Java, a nie tylko jak pisać kod w Javie, to jedyny sposób dojścia do tego to jest użycie tych narzędzi, tak? Czyli profilera, debugera i tak dalej. Jeżeli nie przedebagujecie się przez kod, to nigdy nie do końca nie macie pewności, w jaki sposób on się wykonuje. Tak samo, jeżeli nie zapniecie się profilerem, to nigdy nie wiecie, co tak naprawdę się w tym kodzie tak w wysokim poziomie dzieje, nie? Jest też takie fajne małe narzędzie Java Object Layout, które drukuje wam, jak wygląda wasza klasa, jak wygląda layout waszej klasy, ile wasze obiekty waszej klasy faktycznie zajmują pamięci. Tutaj znowu odsyłam do prezentacji o garbage collectorach, ale tam jest na przykład, jaka jest różnica między dużym booleanem a małym booleanem, tak? Że tablica int a tablica integer to jest 4-krotna różnica w wielkości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, nie? Więc warto sobie to przejrzeć i właśnie odsyłam do tych wszystkich narzędzi, zwłaszcza, że dokumentacja do nich też jest bardzo, bardzo bogata. Nie? Gdybyście stwierdzili, że to, co mówiliśmy tutaj, to za mało, 1,5 godziny to jest zdecydowanie za mało, bo to jest mało, to jest takie tylko liźnięcie, żeby wam pokazać, z czego składa się JVM, jakie są zgrubne cechy któregoś z tych, każdego z elementów. Chcecie to pogłębić teraz i zastanowić, jak to działa. Są 3 kroki, żeby to zrobić. Pierwszy z nich to jest specyfikacja wirtualnej maszyny Java, czyli dokument Java Virtual Machine Specification. Tam jest wszystko. Tam jest o tym, jaka jest struktura pliku klas, jaka jest, co musi spełniać Java, żeby wirtualna maszyna, żeby można było jej powiedzieć, że to jest wirtualna maszyna Java. Jak działają class loadery, co się dzieje w każdej fazie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo bogata specyfikacja tego, jak działa JVM. Jeżeli już przeczytaliście, jak to działa, ale patrzycie, że coś dzieje się dziwnego w Javie, albo chcecie zrozumieć, jak działa ten konkretny garbage collector, albo chcecie zrozumieć, jak działa Java C, albo jakie optymalizacje robi JIT, to możemy to zrobić, ponieważ JVM jest aplikacją, która ma kod źródłowy i ten kod źródłowy jest dostępny tutaj. Jeżeli zrobicie HG clone i wpiszecie ten adres, ściągniecie sobie kod Java 8. Jeżeli zamienicie 8 na 9, to ściągniecie kod Java 9, tak? Możecie go sobie otworzyć w NetBeansie, ponieważ to jest projekt NetBeansowy, wystarczy zrobić NetBeans Open i wczyta wam się całe JDK, będziecie mogli nawigować po kodzie, szukać użyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Polecam. W wielu miejscach są bardzo czytelne, przystępne komentarze, które coś tłumaczą. Jak na przykład próbowałem zgłębić, jak działa object layout w jakimś tam konkretnym przypadku, tak? Okazuje się, że nie muszę analizować wszystkiego bardzo dogłębnie, bo są komentarze, które jasno mówią, co się dzieje, w jakim momencie, jak wygląda layout obiektów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze specyfikacja maszyny, po drugie kod źródłowy JDK, który wcale nie jest straszny i spokojnie można nauczyć się go czytać. I ostatnia rzecz, która jest, bardzo was do tego zachęcam, to jest JMH, czyli Java Micro Harness. To jest narzędzie służące do benchmarkowania kodu Java. Benchmarki w Javie pisze się bardzo ciężko, a z wykorzystaniem JMH pisze się stosunkowo łatwo. I czemu to ma sens?
teraz. No bo bardzo często zadajemy sobie pytanie, czy lepiej jest zrobić tak, czy tak? Czy to jest wydajniejsze, czy to jest wydajniejsze? Tak? Ile czasu zajmuje coś? Różne rzeczy, tak? Będziemy mówili, jak będziemy generować randomy w Javie, jak będziemy generować UIDy i tak dalej, i tak dalej. Czy String Builder jest szybszy od String Buffera, tak? Czy Java jest szybszy od Groovy'ego? Mamy bardzo dużo takich pytań, na które ciężko jest nam odpowiedzieć. I teraz, jeżeli napiszecie sobie benchmark, który dosłownie będzie miał 10-20 linii kodu tylko, bo całą resztę ogarnie za was JMH, możecie sobie odpalić taki kawałek i zobaczyć, co jest szybsze, tak? Czy taki kod będzie szybszy, czy taki? Czy array lista, czy linked lista? Czy hash mapa, czy enum mapa i tak dalej, tak? Czy hash set, czy enum set? Nie wiem, sprawdzę, tak? Piszę benchmark, odpalam i dostaję wynik. Dostaję prosty wynik, który mi mówi, to działa z taką prędkością, to działa z taką prędkością, to tak mocno zajeżdża garbage collector, a to dużo mniej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli teraz, jeżeli chcę wiedzieć, co jest szybsze, co jest lepsze, to nie ma innej odpowiedzi niż sprawdzić, dlatego że to się potrafi zmieniać z wersji na wersję Java, flagi się zmieniają, algorytmy się zmieniają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? JMH to jest coś, co da wam odpowiedź na każde pytanie, które moglibyście zadać związane z wydajnością Java, tak? Czyli czy rzucanie wyjątku dużo kosztuje? Nie wiem, ale tu się dowiem, tak? Czy jeżeli wyjątek nie będzie miał stack trace'a, to będzie dużo szybciej. A ile będzie szybciej? Nie wiem, ale to mi da odpowiedź, bo napiszę sobie rzucanie wyjątku ze stack trace'em, napiszę bez stack trace'a. Jeżeli jeden się będzie wykonywał 80 nanosekund, a drugi 400, to wiem, ile zyskuję w tym danym kawałku. Potem mogę sobie to propagować dalej, tak? To będzie używało kodu, który już jest zoptymalizowany, przejechany JIT-em i da mi realną odpowiedź na wszystkie moje pytania. OK? Czy macie jakieś pytania? Ja mam jeszcze do pracowniku. Pracownik generalnie prawie dwa zlepiny, prawda? Natomiast weźmy na przykład takiego Spring Boota albo serwera w wersji trzeciej. Automatycznie uruchamiają serwera po komponentach klientowych na podstawie adnotacji. Tak, Spring Boot działa na przykład w ten sposób, że tam jest taka magiczna klasa onClassCondition, który próbuje wczytać klasę i patrzy, czy ta klasa jest dostępna na klasloaderze. Jeżeli jest dostępna, to ją wczyta. Jeżeli nie jest dostępna, to conditional zewaluje się do false. Ale on po prostu robi class for name i wczytuje klasę. A w przypadku właśnie serwerów, taxeresa i tak dalej? Tak samo. Czyli z tego, co wiem, to te mechanizmy wszystkie opierają się na tym, że próbują wczytać klasę, a nie na tym, że sprawdzają, czy klasa jest dostępna. Tak, ale no to znaczy na przykład te kontrolery restowe. Wszystkie tak naprawdę klasy, które są oznaczone jako nazwę, to powinny być załadowane jako te kontrolery, tak? Ale nie wiem, że one są oznaczone jako rezultaty, dopóki nie czytamy tej klasy. Wiesz co, ale wtedy tam jest z kolei, podajesz pakiet, w którym mogą być dostępne kontrolery, więc musisz czytać wszystkie klasy z danego pakietu. No, w przypadku serwletów nie. Nie wiem, jak to działa w przypadku serwletów. Musisz sprawdzić. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku serwletów wystarczy, że przedebagujesz Javę. W sensie nie musisz zaglądać do JVM-a, bo to wydaje mi się, że robi JDK. Czyli wystarczy się po prostu breakpointami w JDK pozapinać, nie? Odnośnie Involve Dynamic, który został wydany w 1.7, duże zmiany w architekturze maszyny wirtualnej musiały być. Tam było sporo tak naprawdę orane pod tym kątem, ale to, znaczy to szczegółowo to byśmy musieli bardzo długo rozmawiać, ale to była taka większa orka, nie? Tak samo teraz jest orka z tym całym Jigsawem, czyli z podzieleniem Javy na moduły, które mogą być wczytywane niezależnie i taka sama duża orka będzie z projektem Valhalla, nie wiem czy słyszeliście, który ma doprowadzić do takiej sytuacji, że generyki będą mogły nie być obiektami, czyli będziesz mógł mieć na przykład listę od inta, a nie od integera, nie? Czyli prymitywy będą mogły być, tak. I to będzie kolejna duża orka, więc tam się generalnie dużo dzieje. Biorąc pod uwagę, że mają bardzo duże takie wymagania QA-ów, czyli tą kompatybilność wstecz, no to jest to trudne, bo dodać taką wielką funkcjonalność, nie psując przy okazji czegoś, co było w Java 1.0,
no to jest ciężko. A oni dochodzi do tego etapu, że jak sobie spojrzysz w specyfikacji wirtualnej maszyny, tam jest napisane, że każda klasa musi mieć jakieś pole, bo w 1.0 ich nie było i teraz po prostu to ciągną, nie? Jako kompatybilny wsteczny. Ale to jest Valhalla, co uchodzi na kiedy? Dziesiątce podobno. Czyli gdzieś pewnie za 3 lata. No bo dziewiątka ma by... No jakoś tak, za 2 lata, no. A to dziewiątka czy dziesiątka? To 2017, bo chyba dziesiątka. Wiesz co, bo teraz dziewiątka się przesunęła chyba. I ma być dostępna od sierpnia, września, jakoś tak. I tam chyba miało być 1,5 roku, ona miała być dostępna chyba w maju jakoś, czyli pewnie dziesiątka to jest początek 2018. No za 2 lata, nie? Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz są te warhandle, bo wycofują Unsafe'a, więc zobaczymy. No, wycofanie Unsafe'a to jest bardzo duża orka, tam wchodzi taki projekt Warhandles. I nie wiem, szczerze mówiąc, jakim to pójdzie, więc... No bo to wszystko z pakietami, nie? No to przy okazji, właśnie no z tym Unsafe'em to nie wiadomo jak będzie, to jest dość duża zmiana. A, czekajcie, bo jeszcze mam jeden slajd. Dzięki.